Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Księga Habakuka, drugi rozdział, czwarty werset. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W czasie próby wzorujmy się na Habakuku. Wspinajmy się na mocną wieżę, tak jak jest napisane w przypowieściach Salomona. 18 rozdział 10 werset która nas chroni trzyma nas z dala od tłumów a tym samym pozwoli nam patrzeć na wszystko z góry z Bożego punktu widzenia jak to pokazuje nam słowo Boże zapisane w Izajasza 55 rozdział 8 9 werset tam sługa Boży otrzymuje odpowiedź na swój niepokój Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wokół niego nic się nie zmieniło. Nadal otaczają go wrogło, wrogowie i nieprawość. Wiara sprawiedliwego jednak może opierać się na pewności słowa jego Boga. Niespokojne pytania ustają. Wierzy, wie, że ta sama Ziemia dziś wypełniona próżnością człowieka. Wkrótce będzie napełniona w nowym przymierzu znajomością chwały pańskiej, jak pokazuje nam Habakuk II rozdział 14 werset i Izajasza 11 rozdział 9 werset. Zostanie pouczony, zostaje pouczony o losie niegodziwców, chociaż ich wyrok jest na razie zawieszony. Tak poucza nas słowo Boże zapisane w Habakuku drugi rozdział 6 do 20 wersetu. Zauważmy, jak działania niewierzących kontrastują z ufaniem Bogu, wiernością, szczerością i autentycznym życiem w wierze, wiarą, która jest równie niezbędna do zbawienia, jak i do kroczenia przez świat. Werset czwarty jest cytowany w listach trzykrotnie. Mam na myśli list do Rzymian, 1 rozdział, 17 werset, list do Galacjan, 3 rozdział, 11 werset, Hebrajczyków, 10 rozdział, 38 werset. W tych fragmentach stwierdzenie to ma fundamentalne znaczenie, aby zrozumieć, że uwierzenie Bogu jest konieczne i wystarczające do usprawiedliwienia i życia wiecznego. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Księga Habakuka drugi rozdział czwarty werset.